Kraków, luty 1966 roku. Miasto, które opanowała psychoza strachu, od kilku dni żyje zabójstwem 11-letniego chłopca. Krakowianie szybciej od milicji wiążą te zbrodnie z działalnością nieuchwytnego wampira, który półtora roku wcześniej napadał na starsze kobiety. Komunistyczna władza nakazuje milicji za wszelką cenę dopaść zbrodniarza. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Kraków, 21 września 1964 roku. W samo południe 48-letnia Helena W., pracująca jako pomoc domowa, wchodzi do kościoła sióstr sercanek, aby się pomodlić. Kiedy klęka, słyszy czyjeś kroki i czuje nagłe ukłucie w plecy. Nie przerywa modlitwy, a po wyjściu z kościoła idzie do sklepu, gdzie słyszy, że ma rozdarty i poplamiony płaszcz. Dopiero w domu zauważa krwawienie. Lekarz orzeka, ktoś próbował ją zabić, najprawdopodobniej nożem. Przyjęło się o nim mówić, że był nożownikiem i rzeczywiście miał bardzo duże upodobanie do noży. To była takie ekscentryczne hobby. Miał tych noży bodajże kilkanaście i wiele z nich było przez niego zaprojektowanych. On się napawał jakby tym swoim upodobaniem do tych narzędzi. Dwa dni po napadzie na Helenę W., 78-letnia Franciszka L. jak co dzień idzie do darmowej jadłodajni kongregacji żydowskiej przy ulicy Skawińskiej. Jest już w drzwiach, kiedy dostaje cios nożem w plecy, po którym traci przytomność. Lekarze ratują jej życie, ale kobieta już nigdy nie będzie chodziła o własnych siłach. Po Krakowie rozchodzi się informacja o wampirze nożowniku. Władysław Meissner w latach 60. pracował w pionach kryminalnych krakowskiej milicji i był jednym z tych, którzy tropili wampira. W połowie lat 60. zostałem awansowany z komendy dzielnicowej milicji Klepasz do komendy wojewódzkiej do wydziału kryminalnego. Jak już były te kolejne przypadki, powołano grupę specjalną w komendzie miejskiej w Krakowie, która zajmowała się tymi przypadkami, kojarząc je na podstawie modus operandi. 29 września 1964 roku, czyli 8 dni po pierwszym ataku, 86-letnia Maria P. wchodzi do kościoła sióstr Prezentek przy ulicy Świętego Jana. Kilkanaście minut później wierni znajdują w kościele ciało staruszki. Zginęła od ciosu nożem. O napadach na kobiety piszą już krakowskie gazety. Całe miasto mówi o wampirze. Krążą różne, nawet najbardziej nieprawdopodobne plotki. Według jednej z nich za napady odpowiada gang wilków. Szczególnie wśród kobiet faktycznie była okrutna panika. Mniej wychodziły na ulicę. Kobiety w czasie psychozy wywołanej jego morderstwami wychodziły na ulicę, wkładając sobie pod płaszcze czy pod kurtki pokrywki od garnków tudzież patelnią. W miejscach napadów milicja nie znajduje żadnych śladów, ale dwie ofiary nożownika, które przeżyły, zapamiętały młodego mężczyznę z czerwoną szkolną tarczą na ramieniu. Kręcił się w ich pobliżu przed atakiem. Podobnego mężczyznę w takim samym popielatym prochowcu widział przy kościele jeden ze świadków. Członkowie grupy tropiącej wampira zakładają, że jest nim młody, mieszkający w Krakowie mężczyzna z odchyleniami psychicznymi. Ja między innymi miałem taką wersję, przydzieloną przez pułkownika radzieckiego, że sprawcą może być młody właśnie mężczyzna, około 20-letni, z odchyleniami od normy psychicznej. I w związku z tym trzeba było sprawdzić wszystkie poradnie zdrowia psychicznego, szpitale, przynajmniej w Krakowie, a później poza Krakowem. Milicja szuka zabójcy w środowiskach zdemoralizowanej młodzieży i bierze pod lupę młodych ludzi leczących się psychiatrycznie. Kiedy jedni milicjanci przeglądają kartoteki dewiantów seksualnych, inni szukają posiadaczy noży i sztyletów. Milicja sprawdza 977 mężczyzn bez rezultatu. Spodziewając się kolejnego ataku, rozstawia tajniaków pod kościołami, ale morderca nie powraca. W marcu 1966 roku, pół roku po serii napadów na kobiety, śledztwo zostaje umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Milicja rozwiązuje grupę specjalną, uznając, że napastnikiem był młody człowiek, chory psychicznie, który wyrwał się spod opieki rodziców bądź z zakładu zamkniętego, ale potem znów znalazł się pod kontrolą. Charakterystyczną cechą psychopatów jest to, że oni jak gdyby nie czują moralnie, czyli dla nich rzeczy
amoralne, niemoralne, które u każdego człowieka wywołują jednak pewne reakcje typu emocjonalnego, dla nich są moralnie i emocjonalnie obojętne. W związku z tym dla nich oszukać, skłamać, okraść, ale również zabić jest czymś zupełnie uczuciowo, emocjonalnie obojętnym. Kraków, 13 lutego 1966 roku. 11-letni Leszek C. wybiera się na Kopiec Kościuszki, aby wziąć udział w turnieju saneczkowym. Na miejscu nauczyciel nie dopuszcza go jednak do zawodów, bo dzień jest wyjątkowo mglisty, a widoczność nie przekracza 10 metrów. Kilkadziesiąt minut później, w pobliżu kopca, odnalezione zostaje ciało chłopca, który został 11 razy uderzony nożem. W związku z tym została powołana druga grupa, w której właśnie ja uczestniczyłem. I przez tą grupę, przez kilka miesięcy, przypuszczam, że przewinęło się około 15-20 funkcjonariuszy. Do milicji zgłaszają się aż 93 osoby, które mają własne podejrzenia. Wśród nich jest szkolny kolega zamordowanego chłopca. Zeznaje, że też był na sankach na Kopcu Kościuszki i widział Leszka C. odchodzącego we mgle z nieznanym mężczyzną. Opisuje go nawet. Milicja bardzo poważnie traktuje ten trop. Dopiero kiedy matka nieletniego świadka mówi milicji, że syn nie był na kopcu, chłopiec z wybujałą wyobraźnią przyznaje się, że wszystko sobie wymyślił. Także inne tropy prowadzą milicję donikąd. W każdej sprawie, a szczególnie takiej nagłośnionej, no i bardzo poważnej, no wersji jest dziesiątki. W zależności od sytuacji te wersje się ustala i później się je realizuje. Milicja bierze pod lupę rodzinę zamordowanego chłopca, zakładając, że mordercą jest ktoś z jego bliskich. Szuka zabójcy wśród przestępczego elementu, który zbiera się w pobliżu Kopca Kościuszki. Milicjanci wertują też kartoteki homoseksualistów, poszukując osób o skłonnościach pedofilskich i sadystów. Bezskutecznie. To jest wielka zagadka, dlaczego w ogóle policja popełniła tak wiele błędów, ponieważ dzisiaj już wiemy, że jeden z taksówkarzy wskazał go trafnie jako zabójca, jeden ze świadków napadu, i milicja zupełnie zlekceważyła ten trop wtedy. Potem się okazało, że ten taksówkarz miał rację. W czasie, kiedy milicja po omacku szuka wampira, uczeń technikum elektrycznego Karol Kot opowiada znajomym, że to on jest mordercą. Nikt nie bierze jego słów poważnie, bo Kot ma w szkole opinię dziwaka i mitomana. Ze względu na historię o mordach i podpaleniach, które lubi opowiadać, koledzy nazywają go Lolo Rozpruwacz bądź Lolo Benzyna. Inni mówią o nim po prostu Kot Idiota. Już w podstawówce niechętnie wychodził na boisko, trzymał się z boku, niespecjalnie miał kolegów. I jeśli już, to ich śmieszył lub ewentualnie uważali, że jest taki trochę nieprzyjemny w obyciu, więc go unikali. Karol Kot urodził się 18 grudnia 1946 roku. Jego matka jest działaczką Ligi Kobiet, a ojciec inżynierem. Karol jest uczniem przeciętnym, czyta tylko literaturę militarną i książki o zbrodniach. Należy do ORMO i sekcji strzeleckiej Krakowi. Rodzice zdają się nie zauważać sadystycznych skłonności syna, a kolekcję kilkunastu noży, z których część została zaprojektowana przez Karola, uznają za niegroźne hobby. Matka daje mu nawet deskę, w którą rzuca, ćwicząc celność. Tymczasem jej syn przy pomocy noży zabija żaby, krety i gołębie, a podczas wycieczek na wieś także koty i kury. Rodzice nie mają też pojęcia o jego upodobaniu do picia świeżej krwi. Wsi miał pod Myślenicami, gdzie jeździł ze swoją rodziną na wakacje. Bardzo często się pałętał koło miejscowej rzeźni. Początkowo był przeganiany, a z czasem stał się takim właśnie również dla tych pracowników nieszkodliwym wariatem, któremu pozwalano tam siedzieć, a czasem nawet mordować zwierzęta. I wtedy zasmakował w krwi, wypijał zwykle kubek na miejscu, a drugi zabierał do domu, ale mówił, że wystygła już mu tak nie smakowała. Odtrącony przez rówieśników, dziwak Karol Kot ma starszą o kilka lat przyjaciółkę Danutę W., która podobnie jak on należy do sekcji strzeleckiej, tylko ona go lubi. Kiedy Karol zwierza się jej z morderczych myśli, ona traktuje to jako objawy jego dziwactwa. W końcu jednak nakłania go do odwiedzenia opactwa w Tyńcu i rozmowy z zaprzyjaźnionym zakonnikiem. Nie zastają go jednak. W drodze powrotnej Kot wyciąga z kieszeni płaszcza kawałki szkła i mówi, że zamierzał przeciąć jej żyły, pozorując samobójstwo. Ona prowadzi go do poradni zdrowia psychicznego, ale psychiatra traktuje jego stan jako objaw przemęczenia i przepisuje mu witaminy. Gdyby on do niej trafił jako podejrzany o jakieś tam czyny, oczywiście rodzaj tego badania, sposób badania,
czasokres tego badania był rzeczywiście o wiele większy. Natomiast ona to potraktowała w kategoriach no, zabawowych, humorystycznych, że ktoś przychodzi i opowiada jakieś fantazje. Stosunkowo młody chłopak no, może mieć różne dziwne fantazje, więc dlatego tak został zbadany. 14 kwietnia 1966 roku, a więc dwa miesiące po zabójstwie chłopca na Kopcu Kościuszki, w Krakowie dochodzi do kolejnego ataku na dziecko. 7-letnia Małgosia P. dostaje 2 ciosy nożem w brzuch i 8 w plecy, kiedy podchodzi do skrzynki na listy w kamienicy przy ulicy Sobieskiego. Cudem uchodzi z życiem. Milicjantom mówi w szpitalu, on był młodszy od tatusia, trochę wyższy, ubrany w popielaty płaszcz. Po tej zbrodni krakowianie są tak wzburzeni, że władze komunistycznej partii naciskają na milicję, aby za wszelką cenę dopadła zbrodniarza. Dopiero teraz śledczy dochodzą do wniosku, że atak na dziewczynkę, zabójstwo 11-latka i napady na kobiety sprzed półtora roku to dzieło tego samego dewianta. To samotnik, który wybiera znacznie słabsze ofiary, działa znienacka, wprawnie posługuje się nożem, a rabunek nie jest motywem jego zbrodni. W nocy poprzedzającej atak na dziewczynkę, zaprzyjaźniona z Karolem Kotem studentka Danuta W. ma zły sen. Przyśniło mi się, że jesteśmy na strzelnicy. Podszedł do mnie Karol i mówi, zabiłem człowieka. Ja się pytam, kogo? Dziewczynka, 6 lat. Więc we śnie odczułam tak straszne przerażenie, jakiego nie doznałam, słuchając go w rzeczywistości. Kilka dni później studentka opowiada wszystko znajomej psychiatrze. Ta radzi dziewczynie iść na milicję, ale Danuta W. nie robi tego, bo nie ma pewności, że Karol jest zabójcą. Po komunikatach w prasie na milicję zgłasza się żołnierz, który był w pobliżu kamienicy, w której doszło do ataku na dziewczynkę. Widział młodego chłopaka, który jakby na kogoś czekał. Tego samego chłopaka widzi taksówkarz, który miał kurs na ulicy Sobieskiego. Powstają 2 portrety pamięciowe. Milicja typuje 4 mężczyzn, podobnych do tego z portretów pamięciowych. Także te tropy okazują się fałszywe. 22 kwietnia 1966 roku, 8 dni po zaatakowaniu dziewczynki, milicja dostaje informacje na temat ucznia technikum Karola Kota, który ma kolekcję noży i sadystyczne skłonności. Śledczy biorą go pod lupę, a tydzień później decydują się na rewizję w jego domu i zabierają noże do badań. Ich wyniki nie są jednak jednoznaczne. Kiedy milicjanci okazują kota żołnierzowi, który widział mężczyznę w Prochowcu, ten go nie rozpoznaje. Milicjanci zwalniają kota, ale zaczynają go obserwować. Aby uśpić jego czujność, oddają mu noże. On był inwigilowany nieustannie. Myśmy znali jego ruchy. Kolejny przełom w śledztwie następuje, kiedy kota rozpoznaje na zdjęciu psychiatra, do której przyprowadziła go studentka. Milicjanci zaczynają ją obserwować. Ustalają, że dziewczyna była też u innej psychiatry, której zwierzyła się, iż kot przykładał jej nóż do gardła. Danuta W. decyduje się opowiedzieć o wszystkim milicji. Główną przyczyną moich zeznań to był ten sen, który poprzedzający jego atak na tą dziewczynkę Małgosię, która została dotkliwie przez niego poraniona. Opowieści, które Danuta W. słyszała od kota i traktowała jako fantazję, pasują jak ulał do zbrodni. Na przykład mówił jej, że nóż łatwo wbija się w łopatkę. Było to zaraz po ataku na staruszkę, która miała taką właśnie ranę. Kot zostaje zatrzymany 1 czerwca 1966 roku, tuż po zdaniu ostatniego egzaminu maturalnego. Nie przyznaje się do winy, twierdząc, że padł ofiarą pomyłki. Miesiąc po aresztowaniu milicja okazuje kota świadkom. Helena W., jedna z ofiar, bez wahania rozpoznaje w nim człowieka, który zaatakował ją w kościele. Zdenerwowany kot wybucha. Utoczyłbym ci jeszcze farby, stara klępo. Kilka dni później załamuje się i zaczyna swoją spowiedź. Kot przyznaje się do ataków z nożem w ręku, mówi o uldze, jaką czuł po zbrodniach oraz o zlizywaniu krwi z ostrza noża. Maturzysta przyznaje się też do prób otrucia arsenianem sodu koleżanek i klientów kilku barów. Kot dosypywał truciznę do octu i piwa. Był rozczarowany, kiedy w prasie nie znalazł wzmianek o niewyjaśnionych zgonach.
właściwie trudno ustalić, czy ktoś po tym miał jakieś poważne problemy ze zdrowiem, a mógł mieć. To Karol Kot jest reżyserem wizji lokalnych. Instruuje milicjantów, z której strony powinni ustawić kamerę, aby dobrze wypadł. Świetnie się przy tym bawi. Milicjantce, która wciela się w jego ofiary, wyznaje, że ją również chętnie by zamordował. W tej grupie to myśmy byli właśnie bardzo zadziwieni, że to taki dobrze wychowany, z dobrej rodziny, ugładzony. I że on właśnie dopuścił się takich zbrodni. Proces rozpoczyna się 3 maja 1967 roku. Karol Kot jest oskarżony o 2 zabójstwa, usiłowanie 10, w tym 6 przez otrucie oraz 4 zbrodnicze podpalenia. Sąd przesłuchuje 64 świadków oraz wysłuchuje opinii biegłych psychiatrów, według których jest psychopatą. W przypadku Karola Kota opiniowały 2 ośrodki, klinika psychiatryczna w Krakowie i szpital psychiatrii sądowej w Grodzisku Mazowieckim. Klinika i biegli z tej kliniki, między innymi profesor Spet, twierdzili, że nasilenie u niego psychopatii jest tak znaczne, że jednak w związku z tym on miał znacznie ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem. Natomiast z kolei biegli ze szpitala w Grodzisku Mazowieckim twierdzili, że sposób jego działania oraz fakt, iż nie znaleziono takiej patologii mózgu, która świadczyłaby o tym, że ten mózg jest uszkodzony, a w związku z tym potencjalnie być może skłonny właśnie do tego typu działań. Jedni sprawozdawcy dziwią się, jak ten miły, ułożony chłopiec mógł dopuścić się tak okrutnych zbrodni. Inni podkreślają, że Kot nie okazuje cienia żalu, spokojnie mówi o swoim okrucieństwie i ironicznie komentuje zeznania świadków. Prokurator Zygmunt Piątkiewicz, domagając się kary śmierci, mówi: Karol Kot urodził się na nieszczęście ludzi, na swoje własne i swoich bliskich. Niech wyrok, wasz, obywatele sędziowie, usunie raz na zawsze rozpostarty nad Krakowem cień krwawego wampira, przywróci poczucie bezpieczeństwa w starych zaułkach naszego miasta. Lipca 1967 roku sąd skazuje Karola Kota na karę śmierci przez powieszenie, choć psychiatrzy nie są jednomyślni co do jego poczytalności. Uzasadniając wyrok, sędzia mówi: czyny, jakie oskarżony popełnił, wykazują, że jest groźniejszy od dzikiej bestii, bo obdarzony rozumem. Obrońca Kota składa apelację w Sądzie Najwyższym. Wtedy właśnie Bogusław Sygit, późniejszy profesor prawa, dostaje zgodę na rozmowę z Kotem, która okaże się wstrząsającym zapisem życia człowieka od dziecka marzącego o unicestwianiu innych istot. Kiedy chciał się popisać ewidentnie przed dziennikarzami, udzielając już potem wywiadów, mówił, że krew to prawdziwy napój bogów. Na pytanie, czy pan się modli, Kot odpowiada: modliłem się o to, aby w szkole nie być pytanym i aby planowane morderstwo się udało. Czy rozumie pan ból i cierpienie? Samo cierpienie jest pięknem, a zadawanie go komuś jest dziełem sztuki. Pana kredo życiowe? Powiem krótko: zabijać i pić krew ofiar, niszczyć ludzi i ich majątek. To był człowiek, który się zachowywał od początku bardzo, bardzo dziwnie. Przede wszystkim to, że w ogóle nie próbował ukryć tego, co zrobił, że nie miał jakby poczucia, co było dobre, a co złe. On złe uczynki uważał za powód do dumy. On się nimi przechwalał. Jak był na obserwacji psychiatrycznej w szpitalu, to wtedy na przykład zabawiał się w pogłębianie depresji, lęku u właśnie pacjenta z depresją. Powtarzał mu, że on razem z nim zostanie skazany na śmierć i cieszył się tym, że ten człowiek jest przerażony. Sąd Najwyższy uznaje, że Karol Kot nie jest w pełni poczytalny i zamienia mu karę śmierci na dożywocie, ale prokurator generalny wnosi rewizję od tego wyroku. Nowy zespół biegłych uznaje, że w chwili zbrodni Kot był poczytalny. W konsekwencji tego 11 marca 1968 roku Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym wydaje prawomocny wyrok śmierci. On został uznany za poczytalnego i była grupa lekarzy, która próbowała to podważyć, ale zostali kompletnie zlekceważeni. Myślę, że tutaj też było kluczowe właśnie to, że była presja opinii publicznej. Myślę, że zdecydowanie była bardzo duża presja i że wtedy to już krakowianie chcieli krwi. Ich emocje, myślę, że były tak
tak mocne, że mogłoby się to skończyć jakimś, nie wiem, jakimiś zamieszkami może nawet pod sądem. Karol Kot zostaje powieszony 16 maja 1968 roku. Podczas sekcji zwłok stwierdzono u niego guza mózgu, który mógł mieć wpływ na jego zachowanie. Był to guz śródmózgowy. Otóż ta część mózgu, tam się znajduje między innymi taki układ limbiczny i guzy tej części mózgu powodują zmiany takie jak żarłoczność, zmiany wagi ciała, czy skłonności do takiej, ale irracjonalnej, bezpodstawnej, albo w każdym razie zwiększonej agresji i z trudnościami kontrolowania swoich emocji i agresji. W przypadku Karola Kota on nie miał objawów klinicznych i neurologicznych guza, wtedy kiedy był badany. Badanie EEG było bez zmian, czyli nawet jeżeli w tym czasie on miał, to ten guz był w sensie klinicznym, w sensie neurologicznym niemy. No był odchylony od normy, na pewno. Ja uważam, że on nie powinien być skazany na karę śmierci. Karol Kot, jak wielu seryjnych morderców, jest już częścią popkultury. Jego morderczy życiorys stał się inspiracją do napisania kilku piosenek i filmu fabularnego. Czarna legenda Karola Kota jest w Krakowie wciąż żywa. Przed wykonaniem kary śmierci maturzysta mówił: tam, gdzie się wybieram, spotkam się z ofiarami, to sobie pogadamy. Tu na ziemi nie mam z kim rozmawiać.